Niech przystąpi mający przyjąć święcenia prezbiteratu Łukasz Chrunik. Syny Zdzisławy i Tadeusza z parafii pod wezwaniem świętych Zofii i Szczepana w Laszkach, archidiecezja Przemyska, przeznaczony do pracy w regii Ural na terenie Rosji i Białorusi. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tego naszego brata wyświęcił na prezbitera. Czy wiesz, że jest tego godny? Po zebraniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie, zaświadczam, że uznano go za godnego święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tego naszego brata do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy bracia i siostry, oto ten nasz syn, który jest waszym krewnym lub przyjacielem, za chwilę ma otrzymać święcenia prezbiteratu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele ma dostąpić. Zapewne cały lud Boży staje się w Chrystusie królewskim kapłaństwem. Jednak sam nasz wielki kapłan, Jezus Chrystus, wybrał niektórych uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludzi. Sam posłany przez Ojca posłał na świat apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie pełnić swój urząd posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego. Współpracownikami biskupów są prezbiterzy, złączeni z biskupami w urzędzie posługiwania kapłańskiego i wezwani do służenia ludowi Bożemu. Bo dojrzałem na myśle, ten nasz brat ma otrzymać kapłaństwo w stopniu prezbiteratu, aby służyć Chrystusowi nauczycielowi, kapłanowi i pasterzowi, za którego sprawą jego ciało, to jest Kościół, staje się ludem Bożym, buduje się i rośnie jako świątynia. Zostanie on wyświęcony na prawdziwego kapłana Nowego Przymierza, a był upodobniony do Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, i złączony z kapłaństwem biskupów, głosił Ewangelię, kierował ludem Bożym i oddawał cześć Bogu przede wszystkim przez składanie ofiary Chrystusowej. Ty zaś, drogi synu, gdy otrzymasz święcenia prezbiteratu w imieniu Chrystusa Nauczyciela, będziesz pełnić urząd posługiwania nauczycielskiego w zakresie Tobie powierzonym. Wszystkim głoś Słowo Boże, które sam z radością przyjąłeś. Rozważaj prawo Boże. Wierz w to, co przeczytasz. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego innych będziesz nauczać. Niech Twoja nauka będzie pokarmem dla ludu Bożego. Niech świętość Twojego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. W ten sposób, słowem i przykładem, będziesz budować dom Boży, to jest Kościół. Mocą Chrystusa będziesz pełnić również urząd posługi uświęcania. Za Twoim bowiem pośrednictwem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w Chrystusową ofiarę, którą będziesz składać własnymi rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramentalny. Rozważaj zatem, co czynisz, naśladuj to, czego dokonujesz, a sprawując sakramentalną ofiarę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego,
staraj się wyniszczać w sobie wszelkie wady i rozwijać nowe życie. Przez chrzest będziesz włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziesz umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziesz sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienie, dziękczynienia i prośby, nie tylko za lud Boży, lecz także za cały świat. Czyniąc to wszystko, pamiętaj, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełni urząd posługiwania Chrystusa kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały. Wreszcie, pełniąc w powierzonym Ci zakresie urząd posługiwania Chrystusa, głowy Kościoła i pasterza, bądź, drogi synu, złączony z biskupem i jemu poddany. Staraj się łączyć wiernych w jedną rodzinę, abyś przez Chrystusa w Duchu Świętym mógł doprowadzić ich do Ojca. Miej zawsze przed oczami przykład dobrego pasterza, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło.